Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy planowania produkcji wyrobów spożywczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie produkcji wyrobów spożywczych na surowcach przeprowadzane są tzw. operacje jednostkowe. Celem operacji jest zmiana cech fizycznych surowca. Wyróżniamy trzy grupy operacji jednostkowych: operacje mechaniczne, operacje dyfuzyjne i operacje termiczne. Operacje mechaniczne zachodzą pod wpływem oddziaływania sił. Działają na surowce siłami zewnętrznymi wywołującymi ruch materiału lub jego odkształcenie i zmniejszenie wymiaru. Do tej grupy operacji mechanicznych zalicza się wiele działań, ale najważniejsze z nich to rozdrabnianie, mieszanie i dozowanie. Występują one we wszystkich procesach technologicznych przemysłu spożywczego. W niektórych kierunkach przetwórstwa, np. w młynarstwie, kaszarstwie czy krochmalnictwie, mają charakter dominujący. Rodzajem drobnego i bardzo drobnego rozdrabniania jest mielenie. Polega ono na rozdziale materiałów na frakcje pod kątem określonej cechy kształtu, barwy, stopnia dojrzałości, wagi i tym podobne. Sortowanie może odbywać się ręcznie. Jego celem jest uzyskanie jednorodnej mieszaniny. Operacje dyfuzyjne polegają na wymianie masy, której siłą napędową jest bezwładny ruch cząsteczek, jonów lub atomów. Do operacji dyfuzyjnych zaliczamy przede wszystkim dyfuzję oraz ekstrakcję. Najprostszym przykładem dyfuzji jest samoczynne wyrównywanie się stężeń dwóch roztworów. Dyfuzja przebiega w kierunku od wyższego do niższego stężenia. Przykładem zastosowania ekstrakcji w przemyśle spożywczym może być wyodrębnienie cukru z buraków cukrowych. W wielu procesach technologicznych dla osiągnięcia określonych celów niezbędne jest zastosowanie podwyższonej lub obniżonej temperatury. Operacje te stosowane są na różnych etapach technologii żywności, np. podczas wstępnej obróbki surowców, podczas właściwego przetwarzania surowców, w trakcie utrwalania żywności oraz w celu utrzymania higieny procesu produkcyjnego. Pasteryzacja mleka jest przykładem operacji termicznej wykorzystanej w celu utrwalenia żywności. Kolejnym przykładem utrwalania żywności jest mrożenie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.